Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy Pokémon Fire Red. Zobaczcie, jak się teraz prezentuje moja drużyna. Pixel może i ranny, ale wszyscy trochę zbili poziomu. A najwięcej zbił Kubix. Wbił 27 poziom, bo po prostu wróciłem tutaj do Rock Tunnel, też zdołałem złapać dwa nowe Pokémony, Machopa i Onyxa. Służyłem przy tym wszystkie Pokébole. No i jeszcze złapałem trochę Geodudów, które nazwałem po prostu jak sławnych spinaczy. A tymczasem idziemy zawalczyć z tymi Poketrenerami i udajemy się do tajemniczego miasta, w którym jest wieża duchów. Lavender Town. Najbardziej psychodeliczne miasto w całym Kanto. Od razu wam mówię, można dostać świra od łażenia po tym mieście, od tej muzyczki. Ale udaje się tutaj. Żeby. Uwaga. Zmienić też imiona. Być może mogę przecież tam zmienić imiona, bo jest krytyk imion właśnie tu. No i jeszcze właśnie zużyłem Max Ether. Max Ether zużyłem na zwiększenie powerpointów właśnie Kubixowi. Pyk. Dobra, nasza leży Pidgeotto, a ta piknikowiczka już pokonana. Mamy kolejnego. Teraz to jest podróżnik Clark. Wysłał Geoduda. I to dziwne, że wstrząs działa na Pokemona, który lewituje. I to działa super efektywnie. Naturalnie. Onyx, nie zmieniam. Oho, ktoś chce dołączyć do znajomych, ale to później oczywiście, po nagraniu. Niestety nie mogłem wyłączyć tamtych powiadomień. Na szczęście nie będzie mi przeszkadzać nic z tego, no, z Messengera. Dobra, zmienimy Pokemona. Chcę, żeby jeszcze, no właśnie, który Boxdeal. Boxdeal będzie miał akurat. Wiem, że to jest bardzo podobne do ksywy Boxdel. No ale taką ksywę zapewne ma jeden z moich widzów, który chciał, żeby tak nazwać właśnie Bulbazaura. Także no, być może będę zmieniał właśnie imię tego Aizaura. Ale muszę jeszcze pogadać oczywiście z jednym ziomkiem. Podobno można zdobyć wszystkie startery z pierwszej generacji, ale to już po zakończeniu gry, chyba tam na czwartej wyspie, czy na piątej, szóstej, nie wiem dokładnie, na wyspach można podobno znaleźć. Ja tego nie mogę potwierdzić, czy to na pewno jest właśnie w Fire Redzie. Być może to jest tylko i wyłącznie na przykład w Leaf Green albo w innych. O, widzicie? I wykonał ten Onyx rzut obronny, dzięki czemu nie zginął, nie został znokautowany od razu, bo tu tak naprawdę to nie giną, tylko mdleją Pokémony. No ale powiedzmy sobie szczerze, no to jest po prostu zabieg zrobiony, żeby to było dopuszczone dla dzieci.
Bo powiedzmy sobie szczerze, tak, Pokémony to gra dla dzieci, ale ja się na tym wychowałem i zawsze w to będę grał, zawsze będę Pokémony lubił, tak samo z Harrym Potterem i z Gwiezdnymi Wojnami, ja się na tym wychowałem. Zapewne będą jakieś gry właśnie z Gwiezdnych Wojen będę ogrywał. Tutaj na Tomodden Games. Być może to będzie Force Arena, może jakieś inne. Pożyjemy, zobaczymy. Myślę też, żeby Life is Strange ograć, ale nie jestem co do tego pewny. Jakbym znalazł na przykład powiedzmy jakąś polonizację, jakieś spolszczenie na Androida oczywiście, to wtedy bym rozważył, bo to jest raczej przygodówka, mój angielski trochę szwankuje, dlatego też gram właśnie w wersję polską. Dobra, jak to jest Slowpoke, to nie ma co już kombinować, trzeba Aizaura właśnie przyzwać. Razor Leaf, już lecimy, pierdut. Ciach, dobra, jest. Jest w takim razie. Okej. Okay. No to teraz już wkraczamy do miasta. A właściwie do miasteczka Lavender Town. I uwaga, ostrzegam. Będzie bardzo psychodeliczna muzyka. Aha, złapałem też Machopa, którego za chwileczkę umieszczę w swojej drużynie. Właściwie dwa Machopy, z czego jednego nazwałem na cześć mojego ziomeczka, zwanego Grabsonem. I właśnie Grabsona wezmę do swojej ekipy. Wezmę do ekipy zamiast Pikachu. Tak jest, zamiast Pikachu biorę, ponieważ, uwaga, teraz już ma, no, może nie najwyższy level, ale dość spory. Więc na razie Pikachu idzie w odstawkę, ale tylko chwilowo. Dobra. Dom pomocy w Lavender Town. I teraz słyszycie tą psychodeliczną muzę? Ja pierdzielę, naprawdę można świra dostać od tego. A tutaj mamy właśnie krytyka imion. Mhm. Na razie nie, na razie jeszcze nie. Teraz udamy się po pierwsze do Pokesklepu. Na samą wieżę na razie się nie wybieram. Ja tu bardziej jestem po to, żeby zyskać jeden itemek, jeden item, który jest dostępny mniej więcej właśnie w tej okolicy. To oczywiście item od pomocnika profesora Oaka. Ale zobaczcie, jeszcze jestem tutaj po to, żeby zdobyć wędkę. Bo teraz, proszę bardzo, Pokémon na haczyku, złapiemy już go, złapiemy Magikarpa, złapiemy już Great Ballem, tak, nie mam innego, od razu mówię, nie mam innego Pokébola, mam tylko Great Balla, nie mam Pokéboli, mam Great Balla, muszę oczywiście do Vermilion się udać i właśnie. Teraz już uzupełnione dane w Pokédexie. Nie mam ochoty trenować takiego. Po prostu jako wpis do Pokédexu go zrobiłem. Tutaj nie mamy możliwości dalej przejść, więc idziemy tutaj przez tą bramę. Wchodzimy na górę i... No nie ma tego gościa. Ale widzicie, DM-kę dostaliśmy od tej dziewczynki. Return. Na pewno mi się przyda. Ale
Uwaga. No właśnie, tutaj ja się pomyliłem. Tutaj dokładnie nie ma tego itemu, tylko jest, tylko właśnie jest ten, ta TMK, a tutaj, o właśnie, Pocket Trainer, który jest rybakiem, no i mam właśnie mały problem, bo użyłem złego po prostu Pokemona. No ja się obawiam, że jakby wziął jakiś ruch typu wodnego, to będzie poskładany Chapkins. Poliwag, to już naprawdę muszę zmienić na... A właśnie! Zmieńmy na Figona, bo przecież jest już dostępny Figinio. Don Figon jest dostępny. Także proszę bardzo, Payday. Rozsypały się monety, Double Slap. Dość sporo zabiera zdrowia ten Payday, ale no, najważniejsze jest to, że po prostu jest co? Hajsiwo. Doktor Hajsiwo. Oczywiście mówi się doktor Hajsiwo, a miałem na myśli oczywiście doktora Paichiwo z Akademii Pana Kleksa. Świetna książka, jedyna lektura, którą po prostu przeczytałem z przyjemności. Tak jest. Taka ciekawostka. Okej. Ja wiem, że na pewno Machopowi muszę dać ruch Strength, czyli siła, i właśnie Rock Smash. Zapewne dostanie też Rock Smasha. No i zobaczcie. Horn atakiem dostał, co się skończyło prawie śmiercią jego, prawie knockoutem, ale udało się jeszcze całkiem sporo forsy zdobył. No, do tego rybaka będzie, który ma tą wędkę, będzie długa droga. Pentakul. Ajajajajaj, nadal nie zmieniłem. Ale właśnie. Zróbmy magnitudę. O, i właśnie o to chodzi, że typ trujący jest... znaczy się, typ kamienny ma odporność na typ... na typ trujący. I właśnie też ma super efektywność typ ziemny. Co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Na tą chwilę wezmę Figona. Payday oczywiście. Żeby zgarnąć coś tam kasy z tej walki, coś więcej. Water Sport to oczywiście osłabia siłę ognia, ale i tak mnie atakował ognistymi Pokemonami, których na razie nie posiadam. I teraz muszę użyć oczywiście Super Potka. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni, że nie będę musiał używać Super Potków, tylko na przykład już wody sodowej, fresh soda, tam nie, fresh water, soda pop i lemonade. Takie są akurat napoje w centrum handlowym. Oczywiście tam się udamy w niedalekiej przyszłości, ale no właśnie, jeszcze nie wiem,
jakiego Pokemona wybrać z Eevee, bo jest do zdobycia Eevee. Jakiego ewoluować. I właśnie zrobię w tej sprawie ankietę na grupie Mordeczki to Modena, na którą oczywiście wszystkich Was zapraszam. Także tam zrobię akurat ankietę, żebyście wybrali, którego Pokemona mam po prostu zrobić. Czy to będzie Vaporeon, czy Jolteon, czy może Flareon. Okej. No już troszeczkę trwa ten odcinek, ale no widzicie, no nie da się ominąć tych walk. Czyli de facto są obowiązkowe, no mus to mus. A może uda mi się koło niego prześlizgnąć? Chyba jednak nie. Kurde, no. No szkoda, no. Chciałem szybko się przedostać, ale chcę wam pokazać te wszystkie walki. I chcę koniecznie dobić 28 poziom, no. Na Czapkinsie, bo na razie to Czapkinsem będę grał. Może Bieluniem kiedyś bym grał, albo... bo jeszcze mam Kukusa od Jerzego Kukuczki. Dobra, zmieniamy. Ale Czapkinsa na razie będę trzymał, bo według mnie ma najlepszego jednak moveseta. Okej, Razor Leaf. Zobaczymy, czy będzie. Tak jest, super efektywność. Wow, super. Zajebiaszko. Całkiem sporo expa. Goldin. Tu nie zmienię Pokemona na Figona. Chcę, żeby mój miał po prostu zdobył troszeczkę kaski. Moment, muszę jeszcze go wyleczyć. Koniecznie, bo zaraz mi padnie i nie będę miał możliwości też po prostu trenowania go. Dobra, solki piszę akurat też do ziomeczka. Nie chcę po prostu tracić czasu. Dobra, wiecie co, najpierw skończę jednak walkę i dopiero będę do niego pisał solki. Dobra, nasza, rozsypały się monety. Przeciwnik mi wleje, a ja wbijam kolejny poziom. Pyk, proszę bardzo. Tym razem niech Kubiks wejdzie. Confusion. Holsey. Zapewne będę miał tego Pokemona, ale nie wiem, czy będę go tak trenował.
Okej. Okay. Pokonany. Pokonany. Zmiana. Okej, okay, to dajcie mi chwileczkę. Muszę napisać do ziomeczka w sprawie tego Ivesaura. Okej, okay, na razie napisałem do ziomeczka i zrobiłem ankietę. Dobra, zobaczymy, czy to będzie... tak jest, to będzie podwójna walka. Młoda para, Gia i Jazz. Dwa niedorany, Figon i Pixel, walczą. Okej, okay, na razie bierzemy Payday i Gust na drugiego. Pixel otruty niestety. Fuck, Pixel jeszcze raniony trucizną. Dobra, zmiana Pokemona. Niech stanie do walki Chapkins. Tak jest. Dobra, nasza. Teraz jeszcze Aerial Ace na drugiego Nidorana. Oczywiście po walce wyleczę wszystkie Pokemony. Ale teraz oczywiście wstrząs i szybki atak na Nidorankę. O kurde, Helping Hand. Dobra, nie zdążył. Pyk. 100 punktów. Teraz jeszcze Magnituda wchodzi. I pierdut. Oczywiście Pixelowi nic się nie dzieje, bo na niego nie działają. No, oczywiście ataki ziemne. Dobra, nasza. To w takim razie dajcie mi chwilę, muszę wyleczyć poksy. Okej, okay, jesteśmy, ale... Cholera, Snorlax nas blokuje. Zapomniałem, że to już tutaj. No na razie nie zdobędę tej wędki. Trudno. Wracamy w takim razie do Lavender Town i na koniec odcinka spróbuję zdobyć Growlithe'a. No, jeszcze walki obowiązkowe niestety. Raczej. O właśnie. Jest i Growlithe, ale zapomniałem w ogóle pójść do Pokecentrum. Mój błąd. Oczywiście po tej walce zamierzam natychmiast lecieć do Pokecentrum, co by się nie działo. Okej, okay, czyli już jest jasne, nie będzie zmiany imienia mojego wcześniej Bulbazaura, teraz Ivesaura, a ziomek chce być wielkim grubasem Snorlaxem. Mam nadzieję, że ten, który tam leży, to jest właśnie wersja męska.
ale jest jeszcze drugi. No, gorzej jak obydwa będą babki. No to wtedy będzie dopiero... Ja wtedy nie będę żadnego nazywał, no powiedz mi sobie szczerze, nie chcę żadnej dziewczyny obrazić, no. Żeby Snorlaxa nazywać czymś imieniem. No. Nie ma cenzuralnych słów, które by to miały wyrazić. Dobra. No to lecę. Mam nadzieję, że mnie tamta trenerka nie zatrzyma. Uff, jesteśmy. Dobra nasza. No to w takim razie już na szybkości tutaj. Tutaj właśnie wyleczymy i idziemy szukać. Idziemy szukać Growlita. A przynajmniej dwa chcę mieć. Bo tam nazwy tamtego Pokemona nie czyta się jako Growlite, tylko Growlit. Growlit, Growlit. A one się znajdują właśnie tu. Ale to tylko Ekans. I voilà! Proszę bardzo, mamy pierwszego Growlita. Jest pierwszy Growlit. Mam nadzieję, że... Uff, no właśnie. Ech, bo nie zasejwowałem, no. Dobra. Grabson wchodzi do gry, bo mają takie same poziomy. No... Obawiałem się, że może być gorzej. Dobra nasza, mamy samca. Great Ball naprzód. Dwa, trzy, bang. Tak jest, mamy naszego Growlita. Jest dodany do Pokédexu jako szczeniak Pokémon. Okej, na cześć. Mojego psa, którego już niestety nie ma z nami od... O cholera... 7 lat, a strunia nie ma. A... Moment... Asy... Ty... Ro. Bang. Szukamy teraz drugiego. Samiczki. Żeby była mogła być Zajka. No way. Nie wierzę. Bez jaj. Czy ja mam moc spełniania życzeń? Co ja powiem, to się spełni? Nie! No bez jaj! Przed chwilą powiedziałem, że chcę, żeby była samica i... Proszę bardzo, jest! No way! Bez jaj, no! Dobra, Figon, wracaj! Idź, Chapkins! Tylko Kamul co jej nie zabij. Kurwa. Dobra, leczymy tego sześciuszka kochanego. Leczymy tego sześciuszka mojego kochanego. Ale gryzienie to jednak ma moc. Uhuhu. Dobra, gryź. I o to chodziło, żeby został potknięty, żeby nie mógł właśnie atakować. Dobra nasza. Growlithe.
Great ball naprzód. Raz, dwa, trzy. Kabum! Wejście Zajki. Zajka. Zajeczka, kochana psineczka. Zajęcinka, kochana psininka. Psiniuńka moja. Będzie miała swoje miejsce w tej ekipie. Oj, będzie miała. O kurwa. No teraz z tej walki już się nie wymigam. Fuck. No dobra, no. Idź figon. Uff, spudłował. Na szczęście. A klifery są chyba tylko dostępne. No w tej części oczywiście na tej, na Mount Moon. Dobra, okej, już. Niezdolny do walki. Techniczny knockout normalnie. No co, techniczny knockout, bye bye. Grabson, ruszaj. Najpierw jednak Super Potion. Z tego co pamiętam, to jest przewaga właśnie typu, że właśnie jest walczący super efektywny na normalny. Tak, ale kurde! O nie! Nie, 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 nie! Ja mam samych facetów. Dlaczego? Fuck. Dobra. Rozwalamy. No musiałem już, no. Przecież Grabson niezdolny do walki. Już nie zmieniam. Niech sobie Kubic jeszcze wbije poziom. Serio. Level musi być. Okej, level up. Julia pokonana. Dobra nasza. To lecimy po zajeczkę. Polowanie na Growlita. Tak będzie się nazywać ten odcinek. Bo co ja kurde innego robiłem? Trochę powalczyłem na tej. Trochę powalczyłem na tamtej drodze. No nie pamiętam nawet kurde numeru, widzicie? Dobra. Kubix na razie idzie na urlop. Dioduda tutaj dupnę. Zajka będzie trenować, Grabson zresztą też. A żeńskiego Nidorana, czyli jak ja to mówię, Nidorankę, i tak pewnie złapię na tej. No, na strefie safari. Dobra, słuchajcie. W następnym odcinku zobaczymy się w Vermilion City.
Pora się rozprawić z Sergeant. Bez jajec. Idziemy. Jeszcze na koniec odcinka. Tamte walki nie są akurat obowiązkowe, także spokojnie mogę sobie tędy przejść. Są chyba niestety też jakieś obowiązkowe, ale... ale postaram się szybko dokończyć. Ricardo, rowerzysta, biker, kurde, motocyklista, nie żaden rowerzysta, no, bitch please. Błąd w tłumaczeniu. Sorry za to piskanie, ale akurat ziomek opisuje mi tutaj na kompie. O, super, jeszcze się zatruł. Okej, pyk. Razor Leaf, dziaba, 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 jak to mówi. Czasem Krzysztof Gonciarz. Okej, 22 poziom. Coughing, tak jest, zmieniamy. Zajeczka wchodzi do gry. Ciekawe, czy ma żar chociaż. No bo to jest przecież... Tak jest. Bite Ember Rollier. Ah, fuck, a tak smogu znowu. Grudzienie? A trochę lepiej. Mu, fuck, to jest potężny. Dobra, zmienimy na Chopkinsa. Nie, teraz już nie zmieniam. Widać, że wszyscy ci motocykliści tutaj mają typu trującego Pokemony, ale te miejskie. I Grimer. O nie, minimalizacja. Fuck. Shit. Najgorsze to jest, najgorsze. O, widzicie już. Super, Mega Puncha mi... wyłączył. Dobra, nie puścimy się z nim. Tak trzeba było od razu. Nie wyłączył. Dobra, ciekawe, czy da się w ogóle pominąć tamte walki, znaczy się ominąć. Dobra, dajcie mi chwilę. Dobra, jesteśmy tutaj. Zobaczmy, czy jest dostępne. A, droga jest zamknięta. Już wiem, po prostu trzeba spicie mu zdobyć. Tak jest. Dobra. Caladon City. Także zmieniamy plany. Żadne Vermilion. Żadne Vermilion City. Lecimy do Caladon. Shopping w Caladon City. No, to będzie następny odcinek. Śpiący Pokémon. No to wiemy, kurde, co to jest. Snorlax. Dobra. Oh fuck. Rokeci w mieście. Dobra nasza. Będziemy mogli się z nimi rozprawić w następnych odcinkach. Tymczasem trzymajcie się. Ja kończę ten odcinek. Wielkie pozdro, Piona!